Witam Państwa. Chyba jeszcze na temat klimatu się nie wypowiadałem, bo teraz jest ten temat modny, znaczy modny, to jest modny przez od wielu dekad, ale z każdym dniem się staje coraz bardziej modny, coraz bardziej popularny i każdy peroruje na swój sposób. Każdy to uzasadnia na swój sposób, albo na sposób taki, jaki każą mu uzasadnić, jak chodzi o tych ekologów, zielonych, czerwonych, tęczowych, czy jakichś innych, co to jest taka banda głupców do wynajęcia, którzy za pieniądze będą drzeć mordy albo przeciwko zbiornikom tym wodnym, albo za. Także tutaj jest tego rodzaju sprawa. Moje zdanie na temat, proszę Państwa, klimatu jest takie, że klimat zmieniał się, zmienia się i będzie się zmieniał, niezależnie od tego, czy będziecie jeździli Państwo samochodami na benzynę, ropę, jak to się mówiło za komuny, strasznie mi się podoba, na ropę, czyli diesel, czy elektrykami. To nie ma żadnego znaczenia tutaj tym, czy jak człowiek się będzie poruszał. Człowiek nie ma generalnie prawie żadnego wpływu na planetę i trzeba się, tak powiem, to jest taki według mnie warunek, że taka prawda objawiona, prawda taka, prawda prawdziwa, może w ten sposób. A te bełkoty, jakie Państwo słyszą od tych od Unii Europejskiej, zielonych, czerwonych, czy innych, czy ekologów, czy ekofrustratów, czy innych ludzi, bo niektórzy naprawdę, ludzie są tacy głupi, że wierzą w tę narrację, wierzą w tych ekologów, tych innych popaprańców. Wierzą im, że oni mówią prawdę, że rzeczywiście ratują planetę. Widzę, jak niektórzy zakładają sobie tam na tych swoich jachtach panele wolkaniczne, bo jak te panele założy, to uratuje planetę i to jest strasznie tanio i będzie zadowolony. Taki bełkot po prostu przewija się na lewo i na prawo, przelewa się, tak powiem mówiąc, a propos tej powodzi, która miejsce, taki bełkot przelewa się w każdym miejscu Polski, w każdych mediach, prawie każdych mediach, no i nie tylko polskich, zagranicznych, także to jest taki bełkot, który jest w tej chwili taki na czasie, a z tego bełkotu, proszę Państwa, trzeba sobie wyobrazić, że z tego bełkotu wynikają po prostu pieniądze, ogromne pieniądze, pieniądze na fotowoltaikę, pieniądze na wiatraki, na to, kto te wiatraki zrobi, kto to dostarczy, później na przechowalnie tej energii, czyli akumulatory, później jak to utylizuje się, jak to i tamto, sramto. W każdym razie, jak zwykle, za tym stoją ogromne pieniądze. Tak samo jak Państwo widzą, że można pieniądze wypłukiwać z powietrza, tak samo można pieniądze wypłukiwać, tak samo podejrzewam, że z wody, z innych spraw, tylko że będzie na inny sposób, nie na zasadzie racjonalny, że tworzymy jakieś zbiorniki wodne, jakieś tam tamy, to czy tamto. Tego się nie da przewidzieć, bo z mojego punktu widzenia klimat zmienia się, będzie się zmieniał i człowiek nie jest w stanie określić, gdzie się zmieni i w jaki sposób się zmieni. Ludzie są na to za głupi. Bo to, że te powodzie się zdarzają w górach, jest normalne, bo tam są małe rzeczki, a jak przyjdzie ulewa, to ta woda się spiętrza i zalewa. Także bez zbiorników wodnych, to nawet ze zbiornikami wodnymi, to człowiek mało co potrafi. Ale podejrzewam, że tego rodzaju, czy innego rodzaju sprawy, różne tornada, tajfun, inne historie będą miały miejsce, no bo po prostu, bo ciągle klimat się zmienia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy chyba wiedzą, czy większość wie, że gdy się spotykają niże, powiedzmy, wysoki i niski, gdy się spotykają temperatury powietrze nagrzane i powietrze chłodne, to akurat to powoduje, że powstają różne trąby powietrzne i inne historie. Tak to ma miejsce od wieków w Stanach Zjednoczonych i tak będzie miało miejsce też i w innych częściach świata, w miarę spokojnych. Ja tu jestem na Podlasiu i tutaj generalnie nic się nie dzieje. Już może siedzę czasami w oknach, wyglądają, kiedy jaka trąba przyjdzie, ale te trąby to raczej nie trzeba szukać, proszę Państwa, wyglądają przez okno, tylko można włączyć jakieś tam TVN-y czy jakieś inne i tam to jest ta trąba, która was ogłupia i tam ta trąba robi największą szkodę i ta trąba, że tak powiem, medialna na Polakach, ale nie tylko na Polakach, łyżąca jak na razie największą szkodę, jak chodzi o trąby.
A co do powodzi, no to, to zaniechanie ze względów politycznych takich i innych. No jak to Polacy wybierają do polityki zwykle najgłupszych ludzi i tak powiem ludzie chcąc, że tak powiem zaistnieć, chcąc zrobić jakieś punkty u tak zwanego społeczeństwa, to obiecują mu raz tak, raz strach, nie patrzą o to, co jest mądre, co jest głupie, tylko to, co jest akurat na czasie, żeby mnie wybrali. I dlatego szczególnie w tym KO, to takich banda debili jest wybrana, że klękajcie narody. Tam jest głupszy od głupszego, tam nie ma granicy do głupoty, bo czasami jest tak samo, jest, nie ma, jak się mówi, granicy do dobra, jak i do zła. Tak samo nie ma granicy ani do mądrości, ani do głupoty. Jeżeli chodzi o granice, które są przekraczane co do głupoty, to możemy właśnie szukać w obecnym rządzie w ich tych wyznawcach, bo to nie są wyborcy, to są wyznawcy tych kretynów, czyli następni głupcy. Pozdrawiam, hasta la vista.